Mecz na pewno musi się kibicom podobać ze względu na sytuację, którą stworzyliśmy w tym meczu. Gratuluję tutaj przede wszystkim formie bramkarzowi, który naprawdę uchronił swoją drużynę od pogromu. Widać było, że był najmocniejszym punktem tej drużyny. No szkoda, że po prostu nie mieliśmy tej skuteczności, bo mogliśmy w końcu strzelić więcej tych goli, bo ostatnio przychodzi nam bardzo ciężko strzelanie goli. No ale myślę, że wyciągniemy z tego wnioski i następne, że mamy ciężki mecz, idziemy do Słupska i tam już będziemy wykorzystywać takie sytuacje. Trochę na początku agresywności i dokładnie podań. Z tego bierze się pewne nerwowości, dopiero po strzelonych golach. Tak jak już tam zaczęło się układać, zaczęliśmy tworzyć stuprocentowe sytuacje. No, musimy wyciągać wnioski, musimy 90 minut być skoncentrowani i w cudzysłowie dobijać przeciwnika, żebyśmy później nie czekali do ostatniej minuty, żeby być 2-1. To mamy grać dla kibiców, dla siebie, żeby to stwarzało nam radość i żeby ludzie patrząc na nas nie mówili, że oni się męczą, nie? Mamy 7 młodzieżowców w pierwszym składzie i chyba 5 czy 4 na ławce sami młodzi chłopcy, którzy grali po kręgówce i staramy się utrzymać i walczą o utrzymanie. Wiadomo, że na tym poziomie będzie nam ciężko, ale chciałbym podziękować chłopcom za tą walkę i mówię, no, przeciwnik dzisiaj pokazał, że był zdecydowanie lepszy od nas. Tego musimy się uczyć od takich zawodników też, jak tutaj pan Dubicki, ale myślę, że też musimy wyciągać wnioski, żeby w następnym meczach było lepiej i może jeszcze jest nadzieja, jest 5 meczów, może się uda wygrać i się utrzymać, choć będzie na pewno ciężko.